posiadanie własnej polityki pieniężnej jest bardzo ważne z tego względu, że Rada Polityki Pieniężnej może dostosowywać decyzje do potrzeb naszej gospodarki, powiedziała w Obserwator Finansowy TV wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Keitli. Jak dodała, działania podjęte przez Radę w czasie pandemii były odpowiednie, dzięki czemu doszło do bardzo silnej dezinflacji przy niskich kosztach dla gospodarki. Wskazała także, że niezależność banku centralnego jest jednym z czynników instytucjonalnych, co powoduje, że decyzje banku czasami są w kontrze z tym, czego życzyłoby sobie Ministerstwo Finansów. W całym kraju z elektronicznych legitymacji emeryta i rencisty korzysta już ponad 770 tysięcy osób, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wystawia e-legitymację automatycznie wszystkim klientom, którzy nabywają prawo do emerytury lub renty. Posiada ona takie same uprawnienia jak tradycyjna plastikowa legitymacja. 80% najmłodszych badanych Polaków woli wykonywać przelewy za pomocą aplikacji bankowej niż przy użyciu bankowości internetowej, wynika z badania Polak w świecie bankowości elektronicznej. Drugą najpopularniejszą usługą są płatności za zakupy w internecie, z czego korzysta aż 92% osób w wieku od 18 do 29 lat. W pierwszym kwartale bieżącego roku w Polsce odnotowano jeden z najwyższych wzrostów cen zakupu mieszkań, poinformował Eurostat. W ujęciu rocznym wzrosły one o 10,9%, zaś w stosunku kwartał do kwartału o 2,8%. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego największe wzrosty cen zakupu mieszkań odnotowano w Bułgarii oraz Rumunii. Z kolei spadki wystąpiły w Luksemburgu, Szwecji oraz w Czechach. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 2 miliardy dolarów na zagraniczne finansowanie wojskowe. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt do obrony powietrznej i przeciwrakietowej. To już druga pożyczka udzielona przez rząd amerykański Polsce w ostatnim czasie. Wcześniej w marcu USA udzieliły nam pożyczki w podobnej kwocie, między innymi na zakup śmigłowców Apache. Nastroje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw odnotowały lekkie pogorszenie. Jak wynika z najnowszego badania Europejskiego Funduszu Leasingowego, główny indeks barometru na trzeci kwartał wynosi 51,2 punktu i jest o 1,4 punktu niższy niż kwartał wcześniej. Jest to pierwszy spadek wskaźnika od ponad roku. Spadek inflacji w węgierskiej gospodarce pozytywnie zaskoczył. Według danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego w czerwcu inflacja cen towarów i usług konsumenckich wyniosła tam 3,7% w ujęciu rocznym, obniżając się z 4% odnotowanych miesiąc wcześniej, kiedy to osiągnęła 5-miesięczny szczyt. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie 6 miliardów euro pomocy publicznej udzielonej przez rząd Niemiec na rzecz rekapitalizacji Lufthansy w czasie pandemii COVID-19. Komisja zamierza sprawdzić, czy Berlin udzielił wsparcia liniom lotniczym zgodnie z przepisami unijnymi. W czerwcu sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła o 0,2% w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Jak podają eksperci, wszystko z powodu chłodniejszej pogody, która zniechęciła konsumentów do zakupów. Liderzy krajów unijnych zdecydowali, że proces akcesji Gruzji do Unii Europejskiej zostaje wstrzymany, poinformował ambasador Unii Europejskiej w Gruzji Paweł Herczyński. Jego zdaniem to skutek przyjęcia ustawy o agentach zagranicznych i antyzachodniej retoryki władz Tbilisi. Gruzja uzyskała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej w grudniu ubiegłego roku.